Pani Wesoła lubię w dzień. Krzyknął powód. Dwudziestego 21 czerwca w Rudkach koło Sambora uroczyście obchodzono 230. rocznicę urodzin hrabiego Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza i poety. Właśnie tu, w Bońkowej Wiszni koło Rudek, dorastał mały Aleksander i w Rudkach Aleksander Fredro został pochowany. Najpierw dzieci i młodzież z polskiego domu w Samborze przedstawili najsłynniejsze fraszki i bajki pisarza, a potem rozpoczęła się msza święta w sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej, gdzie w kryptach są złożone szczątki znanego Polaka. Przewodniczył Eucharystii ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który w homilii zaznaczył, że modlimy się o wieczny pokój dla duszy, czyje ciało spoczyło w tym oto kościele. Po mszy świętej odbyło się nabożeństwo żałobne i złożenie kwiatu na grobie hrabiego Aleksandra Fredry. Po czym miało miejsce przemówienie gości przybyłych z Polski i Ukrainy, aby uczcić postać, która zostawiła po sobie nieprzeciętny spadek literacki. Przypomnę, że według decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polski 2023 rok jest uznany rokiem Aleksandra Fred. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których szczątki znajdują się w tej krypcie, za członków zmarłych z rodziny, Fredro, Szeptyckich, Sobieskich, a szczególnie złożonych w kryptach naszej świątyni. Aleksander, Zofia, Saweryn, Edward, Ksawery, Severi, Sewercjum, Andrzej, Maksymilian, Edward, Henryk.